Sponsorem audycji jest PKO Bank Polski. Trzecia strona medalu. Jak co tydzień o tej porze i na tej antenie zapraszamy na 2 godziny ze sportem. Halo, halo? Mateusz Warianka? No, na szczęście Mateusz jest i Krzysztof Łoniewski. Kilkaset metrów od Mateusza, stąd to opóźnienie, bo on jest na stadionie Legii, a Trójka przecież tuż obok. Obecność Mateusza przy Łazienkowskiej daje jasno do zrozumienia, co będzie najważniejszym punktem audycji. Oczywiście relacje z meczów wojskowych z Lechem Poznań. Co poza ekstraklasowym klasykiem w naszej audycji? Tenis na przykład. Nasze panie nie miały żadnych szans w meczu z Kazachstanem. Przegrały w drużynowych mistrzostwach świata, czyli w Billie Jean King Cup 1-3. Jedynym jasnym punktem występu Polek była postawa młodej Weroniki Falkowskiej. Osobiście ja uważam, że zagrałam 2 dobre mecze, także mógł być inny wynik. Zajrzymy też pod kosz i to do najlepszej ligi na świecie. Jeremy Sochan ma za sobą bardzo dobry debiutancki sezon w NBA, ale on chce więcej. Ja chcę grać więcej niż 82 mecze. Musisz być dobry, żeby to zrobić, ale mogę być ten zawodnik, co jest ten 1, 2, 3 najlepszy w zespole. W trzeciej stronie medalu poznamy dziś także brutalną prawdę o skokach narciarskich. Kondycja skoków niewątpliwie słabnie i właściwie widać to na każdym kroku. Marne perspektywy przed skokami, znakomite przed freedivingiem, czyli nurkowaniem na wstrzymanym oddechu. Tutaj wiek tak naprawdę jest bardzo, bardzo szeroką skalą i zarówno młodsi, jak i bardziej dojrzali mogą znaleźć się w czołówce. Mówiła rekordzistka świata we freedivingu Agnieszka Kalska. Poza nurkowaniem na dużych głębokościach przypomnimy piłkarskie, krajowe i uznane marki dobijające się z powrotem do ekstraklasy. Zastanowimy się, dlaczego brakuje chętnych do organizacji zimowych igrzysk olimpijskich i porozmawiamy tuż przed meczem Legii z Lechem z Pawłem Wojtalą, piłkarzem, który zakładał trykot obydwu wymienionych zespołów oraz z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim. Między innymi o tym, czy finał Ligi Mistrzów może się odbyć w Polsce, czy to jedynie mrzonka. Oczywiście namawiamy do kontaktu z nami w każdej sportowej sprawie. Nasz numer telefonu bez zmian 22 i 7 trójek. A teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Prosto z Łazienkowskiej. Halo Mateusz. Z racji tego, że mamy taką bardzo mocną niedzielę piłkarską, to nie wypada nie zacząć od piłki nożnej. W meczach Ekstraklasy Piast Gliwice na początek niedzielnego grania pokonał 1-0 Wisłę Płock, a w niedawno zakończonym spotkaniu Raków Częstochowa, czyli lider tabeli, wygrał 2-0 z Widzewem Łódź. Za około 20 minut szlagier hit tej kolejki Legia Warszawa, Lech Poznań. Oczywiście do tego meczu, mam nadzieję, będziemy bardzo często wracać z różnymi dobrymi i z gorszymi wieśćmi, w zależności od tego, kto komu kibicuje. Dziś się oczywiście grają też w Premier League. W zakończonym już meczu West Ham United zremisował 2-2 z Arsenalem. Przed nami jeszcze starcie Nottingham Forest z Manchesterem United. W hiszpańskiej La Liga gra FC Barcelona z Robertem Lewandowskim w składzie. Na razie Duma Katalonii na wyjeździe remisuje do przerwy 0-0 z Getafe. Wcześniej Girona ograła 2-0 Elche. Gra też oczywiście niemiecka Bundesliga. Tutaj Freiburg prowadzi 2-1 z Werderem Brema. Wieczorem hit o 19.30 Wolfsburg z Jakubem Kamińskim. Miejmy nadzieję, w pierwszym składzie podejmie Bayer Leverkusen. Jeszcze na koniec zaglądam do polskiej pierwszej ligi, bo tam trwa zacięta walka o powrót drużyn z, że tak powiem, wyrobioną marką w Polsce do ekstraklasy. Prowadzący na razie na zapleczu ŁKS Łódź zremisował na wyjeździe z walczącym o awans Brugbetem Nieciecza, ale nie tylko piłka nożna dziś gra, gra też siatkówka. Bardzo ciekawy ćwierćfinał walki o Mistrzostwo Polski. AZS Olsztyn pokonał 3-0 Aluron, warte zawiercie, a to oznacza, że w rywalizacji do 3 zwycięstw mamy remis, 2-2. Dziś też spotkania o te dalsze miejsca w plus lidze. Śląsk Suwałki zagra z Lukiem Lublin, a Kuprum Lubin podejmie Barkom Karzany Lwów. No i w końcu koszykówka. W zakończonym już meczu King Szczecin ograł 88-80 Astorię Bydgoszcz. Jeszcze też informacja z piłki ręcznej kobiet.
zawodniczki Zagłębia Lubin zostały mistrzyniami Polski, wygrały Superligę na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu. Dla Miedziowych to 4. tytuł w historii, a 3. z rzędu. To ja jeszcze tylko dorzucę jedną informację tenisową, dość istotną. Trwa finał prestiżowego turnieju ATP 1000 w Monte Carlo. Finał bardzo zacięty. Andrzej Rublev, Rosjanin, gra z Duńczykiem Holgerem Rune. Mamy remis do 1-1 w setach. W trzecim decydującym właśnie Rublev wyszedł na prowadzenie 6-5 w gemach. Zatem za moment poznamy zwycięzcę tego prestiżowego turnieju. Teraz gramy i po piosence będziemy rozmawiali z Pawłem Wojtalą. A gościem trzeciej strony medalu jest pan Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, a w przeszłości był reprezentant Polski i przede wszystkim były piłkarz Lecha Poznań, bo o Lechu troszkę porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W zasadzie już minuty dzielą nas od szlagieru piłkarskiej ekstraklasy. Pan po tylu latach gry i w meczach przeciwko Legii, no i też obserwując te spotkania, jeszcze gdzieś czuje jakiś dreszczyk emocji przed tymi starciami z Lecha z Legią? Zawsze jest to dreszczyk emocji, zawsze jest to ważne spotkanie. W tym sezonie wyjątkowo, bo druga i trzecia drużyna aktualnie naszej ekstraklasy. Ale troszkę, jak gdyby patrząc z perspektywy Poznania, to jednak czwartek budził spore emocje i tym razem Legia była jak gdyby w drugiej kolejności. To wszyscy się koncentrowali na meczu czwartkowym tu w Poznaniu, nie tylko w Poznaniu, mam nadzieję, że w całej Polsce mówiło się o tym, że Lech zagra z Fiorentiną i ten mecz był główną jak gdyby atrakcją w tym tygodniu. Lech z Legią, czy Legia z Lechem wypadła akurat pomiędzy meczami pucharowymi Lecha Poznań, więc troszkę mniej emocji, chociaż wszyscy dobrze wiemy, jak ważny jest to mecz dla obu drużyn, dla obu kibiców, obu drużyn, więc oczekuję dzisiaj również sporo emocji. Panie Pawle, jak pan myśli, jak wpłynie na Lecha ta czwartkowa porażka, dosyć dotkliwa z Fiorentiną, myśląc o dzisiejszym spotkaniu? Oprócz jakiegoś zmęczenia fizycznego, myślę, że może dzisiaj wystąpić jednak zmęczenie psychiczne, bo oczekiwania jednak przed tym meczem, zdając sobie spełni z klasę rywala, jakim była Fiorentina, ale jednak oczekiwania w Poznaniu, w Polsce były większe. Dotkliwa porażka 4-1, w mojej ocenie troszkę za wysoka, no ale jednak takim wynikiem to spotkanie się skończyło. Więc boję się trochę tą stronę troszkę mentalną zawodników, że ich to dużo zdrowia oprócz tego fizycznego kosztu, również psychicznego ten mecz, ale wiemy, jak ważna jest liga, to są zawodowcy i mam nadzieję, że będą się odpowiednio w stanie dzisiaj byli przygotować i będą odpowiednio skoncentrowani na tym spotkaniu. Przy pełnych trybunach na pewno o mobilizację nie będzie trudno. O Lechu w ostatnich tygodniach najwięcej, najczęściej mówi się w kontekście europejskich pucharów. W czwartek porażka 1-4 z Fiorentiną, w przyszły czwartek po tym meczu dzisiejszym z Legią rewanż. Pana zdaniem, z jakim nastawieniem kolejarz powinien pojechać do Florencji? No bo odrobić 3-bramkową stratę na wyjeździe z tak dobrze drużyną, którą oglądaliśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej, no łatwo nie będzie. Tu raczej nadziei większych wśród ekspertów, kibiców nie ma. Pytanie, jak podchodzą do tego piłkarze? No to już by trzeba ich piłkarzy zapytać. Myślę, że tu Lech powinien pojechać tak trochę, jak pojechał na mecz z meczem z Villarreal pierwszym. Bez kompleksów. Wiemy, to pierwsze spotkanie ustawiło tą rywalizację i można powiedzieć, że jest ona praktycznie zamknięta. Wiele by musiało się wydarzyć, wiele szczęścia, wiele Lech by musiał być w optymalnej formie, wszyscy zawodnicy zdrowi, żeby móc rywalizować jak równym z takim drużyną jak Fiorentina, tak się nie stało już w pierwszym meczu, więc ja wierzę w to, że zawodnicy pojadą po prostu skoncentrowani, pokazać się z jak najlepszej strony i być może już ta presja, która była przed pierwszym meczem, będzie zdecydowanie mniejsza i to pozwoli na lepszy występ po prostu we Florencji. Wracając do dzisiejszego meczu, trener Legii Kostar Juniajcz na przedmeczowej konferencji prasowej powiedział, że rzeczywiście Lech przegrał wysoko z Fiorentiną, ale należy pamiętać, że to był ćwierćfinał i że to jest ćwierćfinał Ligi Konferencji i że to jest bardzo prestiżowa sprawa dla całych rozgrywek klubowych w naszym kraju. To tylko kurtuazja? Nie, myślę, nie kurtuazja. Ten Runiaj dobrze sobie zdaje z tego sprawę, jak trudno polskim drużynom w ostatnim czasie było grać w fazach grupowych. Lech zagrał 3 rundy na wiosnę, przez wiele lat niespotykane w Polsce. Oczywiście ktoś powie, że Puchar Konferencji, ja to takie umniejszanie znaczenia tego pucharu nie przyjmuję, bo
Wiem, jak polskim drużynom jest ciężko w europejskich parach, jakie mieliśmy czasami wpadki, zaliczaliśmy z dużo słabszymi drużynami. Lech był w stanie przejść kilka znaczących drużyn, awansował dalej w Lidze Konferencji. To jest na ten moment droga polskich drużyn przez Ligę Konferencji, żeby zdobyć, poprawić ranking, żeby to, co zrobił Lech w tym sezonie, było w przyszłym roku uczestnictwem Legii, Rakowa, Pogoni, czy kogokolwiek, kto będzie grał w pucharach. I to jest bardzo ważne, żebyśmy my, Polska Liga, budowała się coraz mocniej, że to potrzebujemy tych meczów jak najwięcej. Po to jest ten puchar, przez ten puchar możemy się zbudować później do Ligi Europy, być może do Ligi Mistrzów. I na pewno jest to osiągnięcie Lecha Poznań w tym sezonie. Właśnie przykład Lecha pokazuje, jak można, może nie w łatwy sposób, ale jak można zbudować te punkty do rankingu klubowego. Czy pan zdaniem właśnie ta Liga Konferencji to nie są takie rozgrywki skrojone na miarę naszych zespołów, że powinniśmy tutaj regularnie mieć 2-3 zespoły? No Lech pokazał, że można i też umówmy się, wielkie potęgi nie grają też w tych rozgrywkach. Można trafić na drużyny pokroju Djurgården czy Bodo Glimt. No można, ale można też trafić na Nice, można trafić na West Ham, czy jak teraz na Fiorentinę. To wciąż lepsze niż Barcelona czy Real Madryt. Oczywiście, no, ale musimy na to spojrzeć, że na tym etapie rozgrywek 10 krajów miało swoich przedstawicieli, w tym Polska. A w tym samym w Lidze Konferencji grała Nice, reprezentująca Francję jako jedyna, czy Basel Szwajcarię, więc to i tak nie umniejszajmy naprawdę temu pucharowi. Kiedyś, dawno temu mieliśmy też trzy puchary, puchar mistrzów, puchar UEFA i puchar zdobywców pucharów. Jest to powrót, oczywiście to jest w tej hierarchii najniższy puchar, ale nadal jest to puchar europejski i tędy droga naszych drużyn na to, żeby się poprawić, żebyśmy mogli regularnie grać i ja wierzę w to, że tą drogą musimy pójść. Krystalizuje się też w Lidze Polskiej pewna czołówka czterech drużyn, czyli Raków, Legia, Lech i Pogoń w tej chwili. Wierzę w to, że one przez jakiś czas są w stanie zdominować ligę i to, że będą mogły realnie walczyć w europejskich pucharach, nawet jeżeli to będzie tylko Liga Konferencji Europy. Panie Pawle, i na zakończenie chciałbym tutaj też przypomnieć naszym słuchaczom, bo pan jest kojarzony z Lechem Poznań, ale pan ma też 16 występów w trykocie warszawskiej Legii w swojej karierze, prawda? W Legii, w Widzewie, także tutaj w takim trójkącie. Kontrowersyjnie bardzo. Po jednej linii, jak gdyby trasy A2, autostrady, ale no to jednym wygrałem. Tak, rzeczywiście byłem prawie przez półtora roku, z czego niestety prawie 8 miesięcy zabrała mi kontuzja zerwania więzadeł krzyżowych w Legii Warszawa. Trudny czas ze względu na tą kontuzję, ale oczywiście byłem też zawodnikiem Legii Warszawa. Dobrze, dziękujemy bardzo serdecznie. Może jeszcze wynik, jak pan wytypuje, panie Pawle, na zakończenie. No to zobaczmy, obejrzyjmy dobre spotkanie przy pełnych trybunach. Myślę, że stadion Legii jest takim jednym z lepszych takich piłkarskich stadionów w Polsce, na którym się dobrze ogląda i można stworzyć dobre widowisko i wierzę w to, że obie drużyny dzisiaj stworzą dobre widowisko. Miejmy nadzieję, że to będzie mecz na miarę Europy, tak jak miał miejsce w czwartek w Poznaniu. Dziękujemy serdecznie. Paweł Wojtala, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, były piłkarz Lecha, między innymi Poznań. I Legii Warszawa. Tak, i były reprezentant Polski, był naszym gościem. Dziękujemy bardzo i dobrego meczu. Dziękuję bardzo, do widzenia. Paweł Wojtala był naszym gościem dosłownie godzinę przed rozpoczęciem audycji. Teraz już pewnie jest na stadionie przy Łazienkowskiej. Tam jest również Mateusz Warianka. Jak tylko rozpocznie się mecz Legii z Lechem, a to już za 2 minuty, będziemy często słyszeć się z Mateuszem. 17.30 na trójkowym zegarze. O 17.30 powinien zabrzmieć pierwszy gwizdek sędziego przy Łazienkowskiej w meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań. Na miejscu jest Mateusz Warianka. Halo Mateusz. Tak, powinien się rozpocząć dosłownie za kilkadziesiąt sekund. Na razie jeszcze czekamy, aż sędzia pozwoli rozpocząć to spotkanie. Piłkarze Legii, co ciekawe, podbiegli pod trybunę, gdzie siedzą ci najbardziej zagorzali kibice Legii. Podziękowali im za wsparcie, teraz wracają już na swoją część boiska, no a sędzia kieruje piłkę na środek murawy. Za moment więc usłyszymy też pierwszy gwizdek. A jeśli chodzi też o takie ciekawostki, no to trener John van den Brom, trener kolejorza, dokonał tylko 3 zmian w porównaniu do tego ostatniego spotkania z Fiorentiną w Lidze Konferencji, przegranego 1-4. Filipa Markwińskiego zastąpił Afonso Souza, Nike Kwekweskiriego Radosław Murawski, a Pedro Reboczo Barry Douglas, więc to też świadczy o tym, jak poważnie traktuje holenderski szkoleniowiec starcie z Legią Warszawa, bo do tej pory w tych spotkaniach ligowych w Ekstraklasie, po meczach w Europie, jednak tych zmian było zdecydowanie więcej. Cały czas czekamy na gwizdek arbitra.
Tutaj jeszcze wszystko musi się zgadzać, jeszcze są sprawdzane bramki, no i miejmy nadzieję, że za moment usłyszymy ten gwizdek wymarzony, a na razie słyszymy doping kibiców Legii. Tutaj komplet publiczności na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej, no miejmy nadzieję, że piłkarze dorównają tym poziomowi kibicom. Są oczywiście też fani z Poznania, grupa myślę, że kilkuset osobowa. Nie, oni tutaj też będą wspierać drużynę Lecha. Teraz właśnie pierwszy gwizdek wybrzmiał. Ernest Mucci rozpoczął to spotkanie. No i już błyskawicznie piłka przetransportowana na połowę Lecha Poznań. Do meczu oczywiście będziemy wracać. Tu na razie spokojnie piłkarze będą zapoznawać się z murawą, z piłką. A my zajmiemy się w trzeciej stronie medalu teraz tenisem. No a właściwie tenisowym telefonem. Nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek. Czemu idzie Świątek ani Polska, ani Ukraińcy? Żadnego jakiejś nagrody, wyróżnienia, to co ona robi dla Ukraińców. I dopiero Amerykanie zobaczyli Świątek, jak ją pięknie wyróżnili. I tak mnie to bardzo cieszy. Na pewno mówi pan o wyróżnieniu, jeżeli chodzi o magazyn Time i Iga tutaj znalazła się w gronie 100 najbardziej wpływowych osób na świecie, ale poszperaliśmy i to nie jest tak, że Iga Świątek nie była odznaczana, na przykład była już w ubiegłym roku odznaczona nagrodą nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka. Zostajemy przy sprawach tenisowych, bo niestety nasze panie przegrały 1-3 z Kazachstanem w wyjazdowym spotkaniu awans do turnieju finałowego Billie Jean King Cup. To kobiecy odpowiednik Pucharu Davisa, czy jeszcze prościej drużynowych mistrzostw świata. Polki pod nieobecność Igi Świątek nie były faworytkami meczu w Astanie i te przypuszczenia się potwierdziły, mówi tenisowy ekspert Lech Sidor. W tym składzie tutaj nie ma żadnej niespodzianki. Jedyną niespodzianką, taką in minus, jest to, że mecz, który zakładaliśmy, że padnie łupem polskiej reprezentacji, a więc Linet z Putincewą, która ewidentnie ma najlepsze lata za sobą, a Linet jest 19, więc jest na tym swoim optymalnym w karierze miejscu. Mecz się układał dobrze, było 4-0, 5-2 i nagle mecz poszedł zupełnie w drugą stronę. Jak przegrywa Linet na drugiej rakiecie, to już praktycznie cały zespół zwiesza nos na kwintę, bo wiadomo, że Rybakina w meczu z Falkowską zrobi swoje, a później będzie Linet ciężko wygrać punkt, żeby się jeszcze była drużyna w stanie zaczepić. I rzeczywiście Linet przegrała także swój drugi pojedynek singlowy gładko ze wspomnianą Rybakiną. Honorowy punkt dla Polski wywalczył debel Weronika Falkowska, Alicja Rosolska. Jedyny plus tak na dobrą sprawę z tego dwudniowego spotkania to to, że Falkowska całkiem nieźle z Rybakiną zagrała, choć to Rybakina jakaś też dziwnie była, trochę bez formy, ale i tak było nieźle, bo 6-3, 6-4, 7 temów nagrała. Potem wygrały debla w zmienionym składzie. Cenne doświadczenie, więc chyba najbardziej wygrana jest właśnie Falkowska z tego całego towarzystwa. To oddajemy głos wywołanej do tablicy Weronice Falkowskiej. Na pewno było to ciężkie spotkanie. Przeciwniczki miały zawodniczkę z top 10. Ogólnie był to ciężki mecz, a osobiście ja uważam, że zagrałam 2 dobre mecze, także mógł być inny wynik. Nie poszło po naszej myśli, ale w kolejnych latach na pewno będziemy walczyć. Mówiła Weronika Falkowska, zatem nasze panie nie zagrają w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. Co dalej z naszą reprezentacją w tych rozgrywkach, mówi inny z tenisowych ekspertów Adam Romer. Scenariusz jest taki, że kolejny mecz Polki będą musiały zagrać o utrzymanie w tym jakby przedsionku, przed tą grupą światową, czy tą grupą finałową. Żeby się utrzymać w tej grupie, będą musiały wygrać jakiś mecz. Istnieje zawsze możliwość, że dostaniemy dziką kartę, bo jest taka możliwość, no ale to chyba tylko i wyłącznie w momencie, gdyby się okazało, że turniej finałowy będzie organizowany przez Polskę. Takie były plany, ale ostatnio ciszej na ten temat. Kończąc wątek tenisowy w trzeciej stronie medalu, podajemy wynik finału w Monte Carlo. Andrzej Rublev 5-7, 6-2 i 7-5 pokonał Duńczyka Holgera Rune. Wracamy na stadion Legii Warszawa. Tutaj trwa hit piłkarskiej ekstraklasy. Wojskowi podejmują Lecha Poznań. W zasadzie trwał, bo no przez moment mamy przerwę, a to dlatego, że do takiej niecodziennej sytuacji doszło, że jeden z liniowych sędziów, jeden z asystentów sędziego głównego Piotra Lasyka doznał kontuzji i musiał zejść z murawy. Trwa tutaj na razie narada, co robimy dalej, czy sędzia liniowy będzie w stanie kontynuować grę
grę. Jeśli nie, no to zastąpi go za moment sędzia techniczny. Dlatego mamy chwilę przerwy w grze. Piłkarze Lecha się rozgrzewają jeszcze raz. Z piłką wymieniają podania bliżej lewej strony boiska, a piłkarze Legii korzystają z tego wolnego czasu i odbierają wskazówki od trenera Kosty Runiaicia. Też uzupełniają płyny. W tym gronie jest m.in. Artur Jędrzejczyk, Rafał Augustyniak. Też podbiegł do linii bocznej Paweł Wszołek. Jeśli chodzi o to, co do tej pory działo się podczas tego spotkania, no to dwa groźne ataki Legii Warszawa. Najpierw indywidualna akcja środkiem pola Bartosza Slisza, zakończona strzałem z dystansu niecelnym. No a później taka sprytna akcja Filipa Mladenowicza z lewej strony boiska. No, szukał dośrodkowaniem oczywiście Tomasa Pekharta, który słynie z tego, że na boiskach ekstraklasy strzela bramki głową jak na zawołanie. Jednak futbolówka ostatecznie została przejęta przez Lubomira Szatkę i trafiła w ręce Filipa Bednarka. Dobra wiadomość jest taka, że już mamy zmianę, jeśli chodzi o sędziego asystenta. Już mamy komplet trzech arbitrów na murawie plus jeden techniczny, a to oznacza, że możemy wznowić grę. Właśnie to czynią piłkarze Lecha Poznań. Z lewej strony boiska od rzutu z autą rozpoczął Barry Douglas. No i spokojnie legioniści teraz próbują zbudować akcję pozycyjną od własnej połowy. Joel Pereira znalazł dobrze Michała Skurasia. Ten chciał przepuścić piłkę sprytnie pod nogami Jurego Ribeiro. Ostatecznie futbolówka nie przeszła dalej i Portugalczyk dobrze zachował się w defensywie. Teraz strata Bartosza Slisza w środku boiska. No i Lech rusza z kontratakiem. To oczywiście nie podoba się kibicom Legii, którzy pokazują to w dość wyraźny i głośny sposób. Na szczęście kibiców gospodarzy Lech wycofał się z tego pomysłu i już od nowa buduje akcję od własnej połowy. Na razie nie jest to wielkie widowisko, na razie nie jest to mecz w jakimś szalonym tempie. Miejmy nadzieję, że z każdą kolejną minutą tego spotkania to tempo będzie zdecydowanie większe i piłkarze będą nawzajem się napędzali. Mamy w tym momencie 11 minutę spotkania, bezbramkowy remis przy Łazienkowskiej. Relacjonował Mateusz Warianka. Oczywiście będziemy się z Mateuszem słyszeć ponownie. Jeżeli chodzi o inne sprawy piłkarskie, to przypominamy, że we wcześniej zakończonych spotkaniach Piast Gliwice pokonał Wisłę Płock 1-0, a Raków Częstochowa 2-0. Widzę w Łódź i Raków ani myśli zejść z tej drogi po Mistrzostwo Polski. Jeżeli chodzi o La Ligę, to Barcelona męczy się w Getafe i w 68 minucie remisuje 0-0. Tomasz Sarno z tej strony. Tam tydzień przed świętami był Puchar Wiosny Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Próbowałem zachęcić do popularyzacji. Zebrała się ta śmietanka w kategorii karabin, w kategorii pistolet pneumatyczny. Dwa rekordy Polski po pierwsze były poprawione. No to też o czymś świadczy, o poziomie tej konkurencji. Nie zapominamy o strzelectwie, o piłkarskim meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań. Tym bardziej halo Mateusz Warianka. 13 minuta spotkania i mamy zmianę rezultatu. Legia Warszawa wyszła na prowadzenie. Gol Tomasa Pekharta, który zakończył fantastyczne dośrodkowanie Pawła Wszołka z prawej strony boiska. Lech błyskawicznie próbuje odpowiedzieć i cały czas atakuje teraz bramkę Legii. Robi się gorąco, a żebyśmy się nie zagrzali, to pomówmy może o zimowych igrzyskach. Będziemy o nich mówić. Władze Ruchu Olimpijskiego mają coraz większy problem z zimowymi igrzyskami w 2030 roku. Sapporo zapowiada wycofanie się z wyścigu o organizację tych zawodów, a wszystko rozbija się o różnicę między wolą lokalnej społeczności a marzeniami polityków. A przecież Sapporo z zimowymi igrzyskami bardzo dobrze nam się kojarzy. W Sapporo mieliśmy sensację na miarę światową. Na olimpijskim maszcie biało-czerwona flaga. Ech, łza się wokół kręci. Archiwalne doniesienia Polskiego Radia zawsze wzruszają. Medal Wojciecha Fortuny, setny w historii polskiego olimpizmu i pierwsze złoto zimo to absolutna legenda, ikona. Z tym większą chęcią chcieliśmy wrócić na igrzyska w Sapporo w 2030 roku. Kilka chwil po zwycięstwie, gdy minął szał radości, wzruszony Wojtek tak mówił naszemu sprawozdawcy. No, cieszę się strasznie, że tak wyszło dzisiaj na tym konkursie skoków. Wygląda na to, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski ma kłopot nie lada. Sapporo, kandydat do organizacji zimowych igrzysk 2030, wycofuje bowiem swoją kandydaturę, dyplomatycznie odsuwając gotowość o kolejne 4 lata. Problem w tym, że wcześniej taki sam unik wykonało Salt Lake City, które chciało uniknąć pewnej kolizji z zaplanowanymi na 2028 rok igrzyskami w Los Angeles. Vancouver w ogóle się wycofało w odpowiedzi na wyraźny sprzeciw lokalnej społeczności, wynikający z doświadczeń 2010 roku. MKOL może pozostać w pokaźnym
rozkroku bez miasta, w którym zimowi sportowcy mieliby rywalizować za 7 lat. O swoistej zapaści zimowych sportów mówi medalistka olimpijska w łyżwiarstwie szybkim, pięciokrotna olimpijka Katarzyna Bachleda-Curuś. Sport zimowy nie jest dostępny dla wszystkich. To trzeba mieć profesjonalne ośrodki, trzeba mieć infrastrukturę przede wszystkim i to jest nie tania infrastruktura. To są drogie obiekty, sporty lodowe, wszystkie się przenoszą pod dach, do hali. Koszty tych obiektów, utrzymanie później tych obiektów. Myślę, że to jest taki główny klucz. Te sporty zimowe są coraz mniej dostępne. Pisał o tym na stronach TVP Sport znawca tematyki skoków narciarskich Michał Chmielewski. Z igrzyskami jest jeszcze jedna sprawa. One mają wybujałe, absurdalne żądania ze strony MKOL. Kiedyś Oslo chciało organizować igrzyska w 2022 roku, ale dziennikarze dotarli do listy wymogów ze strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego i to brzmiało, jakby paniska wpraszały się w zabłoconych butach na nie swoje i oczekiwały kawioru i lektyki. Tymczasem zasady organizacji skonstruowano tak, że większość zysku z organizacji igrzysk idzie na nich, do Lozanny, i chociaż to kraje gospodarze na to pracują, to mają z tego niewielki procent. Ten problem będzie narastał, jeżeli nic się nie zmieni. Michał Chmielewski skupił się w swoim tekście na podupadających skokach, jakże dobrze mających się w naszym kraju, ale światowa tendencja jest namacalna. Liczby nie kłamią. Kondycja skoków niewątpliwie słabnie i właściwie widać to na każdym kroku, bo maleje chociażby liczba zawodników. Koszty i dostępność sprzętu, obiektów, to wszystko składa się na migrację zainteresowania na inne dyscypliny. No ale wróćmy do olimpizmu i sportów zimowych. Jeszcze raz Katarzyna Bachleda-Curuś. Koszty, tak? To nie jest to, że pójdziemy pobiegać na stadionie, czy pokopiemy piłkę. Potrzebna profesjonalna infrastruktura, szkolenie dzieci, młodzieży, szkoły sportowe. Cały jakby duży plan na to, żeby te sporty zimowe odbiły się na nowo. Relacje o braku chętnych na zimowe Igrzyska Olimpijskie przygotował Dariusz Urbanowicz. Teraz zagramy i będziemy na Łazienkowskiej. Ja chciałem zwrócić dzisiaj uwagę nie na wyniki, ale na łzy. Bo tak, Cristiano Ronaldo płakał, Leo Messi płakał, Robert Lewandowski też płakał. I płakał Wojciech Szczęsny w tym tygodniu. I te łzy miały różne powody, ale były związane ze sportem, z piłką nożną. Jan Paweł II mówił, że ze wszystkich rzeczy nieważnych piłka nożna jest najważniejsza. Swoją drogą tuzy piłki nożnej i bramkarze grają jakby tak w innej lidze, można powiedzieć. Może dlatego płaczą. To są ludzie z krwi i kości. No, pytanie, kto będzie płakał dzisiaj po szlagierze piłkarskiej ekstraklasy. Przypomnę, przy Łazienkowskiej Legia Warszawa podejmuje Lecha Poznań i Wojskowi prowadzą od 13 minuty 1-0 po golu Tomasa Pekharta. Teraz mamy kolejną przerwę, a to dlatego, że sędzia Marcin Borkowski, który kilka minut temu odniósł kontuzję, musiał zejść z boiska i zastąpił go Marcin Kochanek, zdecydował się wrócić na murawę, więc teraz mieliśmy kolejną zamianę na linii i mamy już trójkę sędziowską taką, jaka była awizowana przed tym spotkaniem, także wszystko wróciło do normy. No takie nietypowe wydarzenia, trzeba powiedzieć, nawet jak na piłkarską ekstraklasę, no ale to jest wyjątkowy mecz, więc też wyjątkowe rzeczy w nim się będą działy. Miejmy nadzieję, że na samym boisku również te wyjątkowe rzeczy będą się działy. Na razie zdecydowana przewaga Legii Warszawa po kilku minutach takiej nieco bardziej ofensywnej, odważniejszej gry Lecha. Legia wróciła na swoje tory, no i kilkukrotnie w ciągu ostatnich kilku minut zagroziła bramce Filipa Bednarka. Teraz indywidualna akcja Michała Skurasia, który z prawej strony zszedł na lewą stronę, ale znowu zagrał niedokładnie. No i to, co chyba o czym mówił nasz gość na początku programu, Paweł Wojtala. Faktycznie tutaj widać takie zmęczenie materiału trochę w drużynie Lecha po tych grach w europejskich pucharach. Lech nie jest sobą, to jest zupełnie inna drużyna niż ta, którą oglądaliśmy w czwartek w meczu z Fiorentiną, a rywal z nieco niższej półki. No i też trzeba powiedzieć, że mimo tego wyniku w meczu z Włochami Lech prezentował się lepiej niż dzisiaj. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Na razie mamy w tym momencie na zegarze 25 minutę i przypomnę, po golu Tomasa Pekharta z 13 Legia prowadzi z Lechem 1-0. Dziękuję Mateuszowi Iwariance i już zapraszam na drugą godzinę trzeciej strony medalu. Słyszymy się tuż po 18. Trzecia strona medalu. Czas na drugą godzinę sportowych emocji na antenie radiowej Trójki. Ja się nazywam Krzysztof Łoniewski, a dzisiaj tę audycję prowadzi ze mną
Mateusz Warianka ze stadionu Legii przy ulicy Łazienkowskiej. Mateusz, nie ma na co czekać, informuj, co dzieje się przy Łazienkowskiej. Chwilowo nic się nie dzieje, mamy kolejną przerwę w grze, kontuzję odniósł Jesper Karlström i wygląda na to, że Szwed nie będzie w stanie dokończyć tego spotkania, właśnie jest odprowadzany przez lekarzy Lecha. W jego miejsce na murawie pojawia się z numerem 30 Nika Kwekweskiri. 39 minuta spotkania, Legia prowadzi cały czas 1-0 po golu Tomasa Pekharta z 13 minuty, ale tutaj już powinno być 1-1, a to dlatego, że w 30 minucie 100% sytuację zmarnował Mikael Iszak, napastnik Lecha był sam na sam z bramkarzem Legii Dominikiem Chładunem, no ale uderzył w taki sposób, że golkiper wojskowych odbił strzał do boku na rzut rożny i gola nie puścił. Teraz właśnie mamy wznowioną grę, Lech utrzymuje się przy piłce. Na razie ten mecz jest dość szarpany momentami. Momentami naprawdę bardzo dużo dzieje się na murawie, ale kiedy już obie drużyny wchodzą na te odpowiednie tempo, no to coś się dzieje takiego nieprzewidywalnego, jak na przykład kontuzja sędziego liniowego. Też mieliśmy taki moment i chwilę przerwy w grze, kiedy Filip Mladenowicz wypadł za bandy reklamowej, odniósł kontuzję, tam zdaje się ucierpiał jego ząb. Nie jestem w stanie z wysokości trybun ocenić, czy jedynki ma całe, ale był tam opatrywany i faktycznie coś tam z zębami się stało Serba. Teraz akcja Legii Warszawa, może to obudzi troszkę piłkarzy obu ekip. Indywidualnie rusza Muci, strzał z lewej nogi z 18 metrów, ale na szczęście dla bramkarza Lecha Filipa Bednarka prosto w jego ręce złapał do koszyka golkiper Kolejorza futbolówkę. Błyskawicznie chciał już uruchomić z lewej strony uciekającego Arturowi Jędrzejczykowi Michała Skurasia, ale to podanie było niedokładne, piłka wychodzi na aut, no i Artur Jędrzejczyk rozpoczyna spokojnie od linii bocznej. Mamy 40 minutę. Przypomnę raz jeszcze, Legia przy Łazienkowskiej prowadzi z Lechem 1-0. Ale nie samą ekstraklasą człowiek żyje. Sprawdźmy więc, co dzieje się na innych boiskach. Oczywiście, że sprawdzimy. Na razie wyrazimy nadzieję, że Mladenowicz jutro nie będzie musiał trafić do protetyka. Jeżeli chodzi o Premier League, to zakończyły się derby Londynu. West Ham po 2 zremisował z Arsenalem. To bardzo zła informacja dla kibiców kanonierów. Co prawda mają jeszcze 4 punkty przewagi nad Manchesterem City, ale The Citizens mają rozegrane jedno spotkanie mniej. Jeżeli wygrają, to zniwelują tę stratę do jednego punkta. Robi się niestety nerwowo z punktu widzenia kibiców Arsenalu. Trwa spotkanie Nottingham Forest Manchester United. Czerwone Diabły prowadzą w 43 minucie 1-0. Jeżeli chodzi o Ligę Hiszpańską, to przed chwilą zakończyło się spotkanie Getafe z Barceloną. Zakończyło bezbramkowym remisem. 18:17, tu trójka, tu trzecia strona medalu i zapowiadana na początku naszej audycji rozmowa z prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastianem Świderskim. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Zacznę od tego, właściwie zapytam, czy serce zabiło wczoraj mocniej, gdy Zaksa pokonała Projekt w Warszawie, po raz trzeci awansowała do półfinału Plus Ligi. Ja wiem, że pan teraz zawiaduje całą polską siatkówką, ale, no ale jednak jest pan kojarzony cały czas z Zaksą. Tak, no rzeczywiście jestem kojarzony z Zaksą, natomiast tak jak pan powiedział, muszę kibicować wszystkim i tak też było wczoraj. Oczywiście cieszę się bardzo, bo to było wspaniałe widowisko, wspaniałe obrony. Było widać po chłopakach, że zostawili wielkie, wielkie serce na boisku, wielkie brawa dla nich. Czekamy oczywiście na sezon reprezentacyjny, ale teraz delektujmy się tymi playoffami i tym, co nasi zawodnicy pokazują. Z tą wisienką na końcu tego sezonu, czyli polskim finałem w Lidze Mistrzów. Wrócimy oczywiście do tej sprawy związanej z finałem Ligi Mistrzów. Jeszcze zapytam o tę rywalizację Projektu z Zaksą. Pojawiły się głosy, że zbyt wcześnie doszło do tej rywalizacji właśnie. No, też słyszałem te głosy, natomiast pamiętajmy, że o tym, na którym miejscu w tabeli się na końcu rundy zasadniczej znajdziemy, decydują wszystkie mecze tego regularnego sezonu. Więc jedna i druga drużyna miała... Halo, halo, panie prezesie, zniknął pan? Niestety nie słyszymy się dobrze, panie prezesie. Czy pan wierzy
spokojnie mogłyby się znaleźć w czwórce. No dobrze, koniec wypowiedzi słyszeliśmy. Ta Liga Mistrzów wywołana przez pana, pojawił się taki temat po tym, jak się okazało, że Jastrzębski Węgiel będzie grał w finale Ligi Mistrzów z Zaksą Kędzierzyn-Koźle, że finał planowany w Turynie ma być przeniesiony do Polski. Czy nadal w ogóle jest taka opcja? Czy to są mrzonki? Czy to w ogóle nie było możliwe? Jak wygląda sytuacja na dziś? Halo, halo? Mamy problemy z połączeniem, jeżeli chodzi o rozmowę z prezesem Świderskim. Będziemy próbowali połączyć się z nim ponownie. To teraz może przenieśmy się na Łazienkowską. Tam jest Mateusz Warianka, ogląda mecz Legii Warszawa z Lechem Poznań. Halo Mateusz, jaka sytuacja na boisku? 47 minuta, więc za moment sędzia Piotr Lasyk odeśle piłkarzy do szatni na przerwę. Cały czas Legia prowadzi 1-0 i cały czas to Legia jest tą stroną aktywniejszą. To Legia stwarza sobie więcej sytuacji. Też mieliśmy już taki moment, kiedy zaiskrzyło między Radosławem Murawskim a Josue, czyli dwoma środkowymi pomocnikami obu ekip. Na szczęście sędzia Piotr Lasyk szybko uspokoił obu zawodników. Teraz Lech próbuje skonstruować jakąś akcję, żeby tutaj jeszcze do przerwy doprowadzić do wyrównania. Joel Pereira zszedł jednak z piłką do środka boiska, rozkładając szeroko ręce, pokazując, że nie ma za bardzo opcji do podania. Jeszcze być może tutaj coś stworzy Radosław Murawski z lewej strony boiska. Oddaje piłkę Baremu Douglasowi. Douglas pole karne. Jest tam Christopher Welde. Wbiegał gdzieś na 11 metr napastnik, czy też skrzydłowy Lecha, ale ostatecznie piłki nie sięgnął. Tam padła łupem bramkarza Legii Dominika Chładuna. No i prawdopodobnie za moment sędzia Piotr Lasy zakończy pierwszą część spotkania. No tutaj kilka minut mieliśmy doliczonych. Jednak nie zakończy wcześniej tego spotkania. 8 minut aż doliczonych mamy do pierwszej części spotkania, a to dlatego, że przypomnę, po pierwsze, najpierw kontuzja sędziego liniowego. Tutaj nam troszkę czasu zeszło. Później za bandy reklamowe wypadł Filip Mladenowicz, no i kontuzja Jaspela Karsztrema. To wszystko złożyło nam się na to, że aż 8 minut dłużej pogramy w tej pierwszej części spotkania. No i to jest dobra informacja dla Lecha przede wszystkim, który cały czas próbuje jeszcze tutaj wyrównać przed przerwą. Na razie mu się to nie udaje. Bartosz Kapustka rozpędza tutaj się środkiem pola i rozpoczyna kolejny atak Legii. Indywidualna akcja Kapustki ze środka. Zszedł na prawą stronę. Minął już dwóch rywali. Poczekał na kolegów z zespołu. Obiega go Artur Jędrzejczyk. Wybrał jednak podanie do Josue do środka. Josue w pole karne. Troszkę przyciągnięte do dośrodkowania. Nie doszedł do futbolówki Filip Mladenowicz. No i spokojnie zażegnał niebezpieczeństwo João Pereira. Jeszcze faulowany w środku pola Christopher Welde. Pierwsza żółta kartka w tym meczu, ukarany Ernest Mucci. 1-0 cały czas prowadzenie Legii. O czym informował Mateusz Warianka, a przy naszym telefonie ponownie jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, pan Sebastian Świderski. Słyszymy się, panie prezesie? Witam, tak, słyszymy się. No dobrze, no to wracam do tego pytania o miejsce finału Ligi Mistrzów. Pojawiły się głosy, że być może ten finał zostanie przeniesiony do Polski z Turynu. Pytałem o to, czy to w ogóle jest ciągle możliwe, czy to są mrzonki. To znaczy tak, od początku odpowiadając na to pytanie, to dziennikarz, który zadał pytanie i od razu umieścił odpowiedź w tym pytaniu, czyli pytając się, czy jest możliwy finał rozgrywany właśnie w Katowicach i czy byłby piękny, odpowiedziałem, że tak, i to tak się rozpoczęło. Ale odpowiedział, że byłby piękny, tak? Że byłby piękny, no tak. I to zostało podchwytane, podłapane i gdzieś tam zaczęto o tym mówić. Rzeczywiście, czekaliśmy do samego końca w tamtym tygodniu. Ostatni zespół włoski, Włoska Nowara, odpadła z Ligi Mistrzyń i gdzieś tam takie pojawiły się możliwości, natomiast po rozmowie z Włoską Federacją, no Włoska Federacja powiedziała, że no niestety zaczęli sprzedawać bilety, poza tym region, miasto nie zgodziły się na to, żeby coś z tym zrobić, więc nie ma tematu, finał Ligi Mistrzyń i Mistrzów tegoroczny zostaje w Turynie. Panie prezesie, musi pan być dumny, to żadne cukrowanie, że dwie polskie ekipy znalazły się w finale Ligi Mistrzów, wyprzedzając czy pokonując po drodze często drużyny z dużo większymi budżetami. Jak to jest? Do czego się to sprowadza? Do świetnej pracy w kraju, do świetnej pracy z młodzieżą? Podobno już we Włoszech zastanawiają się, co zrobić, żeby czerpać te wzorce z Polski. No, trzeba tutaj zacząć od podstaw i od tego właśnie, co i w jaki sposób szkolimy dzieci, młodzież, i mamy co roku napływ tych ludzi, tych zawodników, zawodniczek
do zespołów. Tutaj możemy śmiało też powiedzieć o bardzo mocnej lidze męskiej, o tym, że wielu bardzo dobrych zawodników z całego świata chce grać w tej lidze. Mamy chociażby mistrzów olimpijskich, mistrzów świata. Może mistrzów świata nie, bo akurat Włosi zostali mistrzami, akurat ich nie. Natomiast mamy zawodników tych topowych w naszym kraju i oni też dają nam tą jakość. Kiedyś ci zawodnicy zagraniczni to byli bardziej uzupełnieniem do zespołów, teraz tworzą siłę i dodatkowo dają możliwości rozwoju i obcowania z tymi najlepszymi. To jest według mnie klucz tego wszystkiego, co się dzieje teraz, czyli bardzo mocna reprezentacja, bardzo mocna liga, bardzo mocne drużyny, które walczą w Lidze Mistrzów i są w wielkim finale. Czy Włosi są? Włosi rozmawiają z nami, dopytują się, ale też jak widać gdzieś poszli po rozum i też zaczęli przede wszystkim kształcić młodzież i na nią stawiać, bo ta młoda reprezentacja włoska, która w zeszłym roku, dwa lata temu, to było najpierw Mistrzostwo Europy, trochę niespodziewanie, w zeszłym roku powtórzyli wielki sukces, zdobywając Mistrzostwo Świata, udowadniając, że to nie był przypadek, te Mistrzostwo Europy wcześniejsze. Także widać, że to szkolenie u nich jest bardzo dobre. Natomiast może trochę pogubili się, jeżeli chodzi o budowanie zespołów klubowych. Tutaj chociażby limit obcokrajowców, który jest większy, ale też już się zastanawiają nad tym i też dopytują się, jak jest w Polsce i chyba najprawdopodobniej będą dążyć do tego, żeby pójść wzorem właśnie naszej ligi, żeby ten limit zmniejszyć do 3 obcokrajowców po to, żeby zrobić miejsce dla Włochów. Także myślę, że to jest taki klucz do tego wielkiego sukcesu, nie zapominając oczywiście o wspaniałych kibicach, o wspaniałych oprawach i oczywiście o telewizji, która pokazuje te wszystkie spotkania tak, żebyśmy mogli cieszyć się i radować wielkimi sukcesami naszych reprezentantów. A propos siatkówki włoskiej i polskiej, czy Kamil Semeniuk może wrócić do Plus Ligi? Coś pan wie na ten temat? Rozmawialiśmy ostatnio nawet na ten temat z jego menadżerem, dementował to. To jest więcej plotek, więcej rozmuchanych faktów i też nawet niektórzy prezesi nawet chcieliby, żeby Kamil wrócił i przyszedł do ich klubu i mógł reprezentować nowe barwy. Natomiast na teraz, na tą chwilę Kamil zostaje w Perugii, ma tam trzyletnią obowiązującą umowę i chce z tej umowy się wywiązać. Natomiast jak się skończy sezon, myślę, że temat może wrócić, ale ja mu życzę tego, żeby został, wytrwał, ponieważ to jest bardzo mocna liga, bardzo ciekawe miasto, ciekawi ludzie w tym mieście żyjący, którzy żyją siatkówką i na pewno w tym mieście będzie mógł się jeszcze bardziej rozwinąć i tak jak, jeżeli będzie taka możliwość, to będę mu doradzał, aby jednak nie zmieniał na teraz klubu. I na zakończenie pytanie o finał Ligi Mistrzów. Czy Zaksa po raz trzeci z rzędu wywalczy to trofeum, czy Jastrzębski Węgiel po raz pierwszy? To jest też bardzo trudne pytanie. Tutaj słynne słowa, że tworzymy historię, czy historia tworzy się na naszych oczach, jest jak najbardziej trafna. Nie było nigdy dwóch polskich drużyn w wielkim finale. Teraz mamy wielki finał. I co ciekawe, może się okazać tak, że te dwie drużyny spotkają się chociażby w meczach, czy to finałowych, czy o brązowy medal Ligi Polskiej, a później jeszcze na koniec zagrają w wielkim finale Ligi Mistrzów. Może się tak zdarzyć. Natomiast kto wygra, no, żeby tylko dwie drużyny stworzyły wspaniałe widowisko, takie jak chociażby teraz Warszawa stworzyła z Kędzierzynem, żebyśmy wszyscy byli zadowoleni. Kto wygra, niech wygra lepszy danego dnia, i tak będziemy się cieszyć. Czuć, że Sebastian Świderski jest prezesem Polskiego Związku Siatkówki. Panie prezesie, wielkie dzięki za tę rozmowę. Do usłyszenia. Miło słyszeć, że polska siatkówka klubowa ma się tak znakomicie. Dziękuję bardzo, serdecznie pozdrawiam. Teraz zaglądamy pod kosz za Jeremim Sochanem. Debiutancki sezon w najlepszej lidze koszykarskiej na świecie, w lidze NBA. Rzecz jasna, Polak może być zadowolony ze swojej postawy. Był kluczowym zawodnikiem San Antonio Spurs. W kolejnym sezonie zapowiada jednak dużo lepszą dyspozycję. O szczegółach Mateusz Warianka. Sochan był jednym z najbardziej wyróżniających się zawodników San Antonio Spurs w mijającym sezonie. Co prawda jego drużyna nie zdołała awansować do playoffów, ale dla młodego zawodnika to dobre przetargi przed kolejnymi latami w NBA. Polak rozegrał w sumie 56 spotkań, średnio na parkiecie przebywał 26 minut i rzucał po 11 punktów na mecz. Jak na 19-letniego debiutanta to bardzo dobry wynik. Na pewno był progres, było dużo pozytywnych rzeczy,
też były upadki w sezonie. Przyznaje Sochan. Myślę, że jak zacząłem sezon, to niedużo myślałem, że będę grał tyle w offense. Ponadto ma za sobą kilka rekordów. Został najmłodszym w historii Spurs zawodnikiem, który odnotował 30-punktowy wynik w jednym meczu i najmłodszym, który wyszedł w pierwszej piątce ekipy z San Antonio. Sochan zapowiada jednak, że to nie koniec. Ja chcę grać więcej niż 82 mecze. Musisz być dobry, żeby to zrobić, ale mogę być ten guy, ten zawodnik, co jest ten jeden, czy dwa, czy trzy najlepszy w zespole. Sochan porównywany jest nawet do legendarnego Dennisa Rodmana. Sam koszykarz z dystansem podchodzi do takich opinii. Też mam coś od Rodman, ale myślę, że jestem Jeremy Sochan. W kolorowych barwach przyszłości Sochana widzi dyrektor reprezentacji Polski Łukasz Koszarek. Myślę, że Jeremy tutaj reklamuje polską koszykówkę w zasadzie idealnie. Początek sezonu może nie był jakiś taki wyróżniający, ale naprawdę jaki poziom zrobił od początku sezonu do teraz, jaki jest nieustraszony, jak nie boi się walczyć z tymi doświadczonymi zawodnikami. Trzeba pamiętać, że on też jest bardzo młody, więc naprawdę przyszłość przed nim i ogląda się go doskonale. Warto dodać, że Sochan został wybrany do meczu podczas Weekendu Gwiazd. Teraz przed nim letnia przerwa, Polak ma dowiedzieć się, jaki będzie na niego plan w przyszłym sezonie. Coraz częściej w jego kontekście mówi się o reprezentacji Polski. Sam zawodnik chętnie na kadrę by przyjechał, ale nie wszystko zależy od niego. Teraz ten next few days oni będą rozmawiali o summer na lato, będą planowali co będzie, ale ja na pewno bardzo chcę. Zawsze jest bardzo fajnie grać dla Polski. Na przyjazd Sochana z niecierpliwością czeka też prezes Polskiego Związku Koszykówki Radosław Piesiewicz. Jeremy bardzo chce występować. Ja mogę tylko tyle powiedzieć, że już staramy się o to, żeby turniej prekwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich organizować w Polsce. A to też jest jeden z przyczynków tego, że spodziewam się, że Jeremy zawita w Polsce. Sochan kontakt z reprezentacją miał przed tym, jak trafił do NBA. Występował w drużynie do lat 16. W 2021 roku do szerokiej kadry pierwszej drużyny powołał go ówczesny trener Mike Taylor. Zadebiutował w wygranym 88-81 meczu z Rumunią. Zdobył 18 punktów i został najmłodszym debiutantem w historii biało-czerwonych. Miał wtedy niecałe 18 lat. I znów jesteśmy przy Łazienkowskiej 3. Tam jest Mateusz Warianka. Czy przerwa w meczu Legii Warszawa z Lechem Poznań trwa, czy już piłkarze wybiegli na boisko? Halo Mateusz? Jeszcze trwa, jeszcze tutaj nie widzimy piłkarzy na boisku. No poza tymi rezerwowymi, którzy się rozgrzewają, także czekamy na drugie 45 minut. A teraz czekając na piłkarzy, zanurzymy się głęboko pod wodę, bo dziś w najgłębszym basenie w Europie odbyły się inauguracyjne zawody pierwszej freedivingowej ligi na świecie. W Deep Spocie w Mszczonowie pod Warszawą był, nim trafił do studia radiowej Trójki, Krzysztof Łoniewski. 3, 2, 1, top time. Trwa odliczanie, kiedy zawodnicy będą gotowi, mają takie okienko, w którym muszą wykonać zanurzenie i od tego momentu jest mierzony czas. Ta konkurencja polega na tym, żeby jak najdłużej przebywać pod wodą. Jak najdłużej, tak, zgodnie z zadeklarowaną głębokością. Oczywiście głębokość też jest punktowana. Gabrysia Górska. Startujesz tutaj dzisiaj w lidze freedivingowej, w jakiej konkurencji? Constant Weight Bifins, czyli schodzę w płetwach podwójnych na głębokość. No i potem, tak jak wszyscy, ciągnięcie balastu, wciąganie balastu i rescue, czyli ratowanie manekina. Co Cię fascynuje w tym sporcie? Właściwie to chyba ten spokój, jaki towarzyszy w trakcie wykonywania tego, bo no jednak nie dążymy tutaj do tego, żeby uzyskać jakąś tam ilość adrenaliny w organizmie, czegoś takiego, tylko właśnie ten spokój, to, że można się nauczyć panowania nad stresem, nad własnym ciałem, można bardziej jednak zrozumieć to swoje ciało, bo rzeczywiście tak jest. Piotr Łamek. Jaka konkurencja dzisiaj? Na płetwach. Co to znaczy? Musisz wytłumaczyć ludziom, którzy się w ogóle na tym nie znają. Czyli nurkowałem na głębokość przy pomocy płetw. Głębokość deklarowaną? 35 metrów. Taką zadeklarowałem i taką osiągnąłem. Czyli jesteś zadowolony? Tak, jestem zadowolony. Jak długo się zajmujesz freedivingiem? 5 lat. To jest twoje hobby? Tak, to jest moje hobby. Przede wszystkim freediving dla mnie to jest nurkowanie w wodach otwartych. Okej. Okay. Czyli jeziora, morza, oceany. No taka wersja indoor? W wydaniu Deep Spot jak najbardziej tak, bo to są idealne warunki do nurkowania na głębokość. Muszę Cię spytać, dlaczego freediving? Może banalne, ale oglądałem Wielki Błękit dawno temu
i stąd się zrodziła w ogóle myśl o freedivingu. Ja jestem z Poznania, w Poznaniu jest Agnieszka Kalska, która była rekordzistką świata, która prowadzi treningi, która tak naprawdę od początku mnie też prowadzi i dzięki niej mamy możliwość trenowania tego sportu. Agnieszka Kalska, rekordzistka świata freedivingu, chyba najbardziej znana polska freediverka. Strasznie się dzisiaj tutaj denerwuję, że mamy być cicho, bo... Tak, chodzi o to, żeby nie rozpraszać, żeby nie było dźwięków, które mogą wpłynąć na koncentrację uczestników, no i żeby to było jednakowe warunki dla startujących, o to prosimy, żeby była cisza. Aga, jaka jest przyszłość freedivingu takiego profesjonalnego, patrząc na te zawody? Ze swojej perspektywy, już ponad 10-letniej, to tak naprawdę bardzo mocno ostatnio przyspieszył, zarówno jako sport, ale taki profesjonalny, ale też jako rekreacyjny, więc coraz więcej osób się w to bawi i z tych bawiących się coraz więcej zawodników startuje na zawodach, a również międzynarodowych, głębokościowych, co tu dużo mówić. Naszym celem jest właśnie zachęcenie tych ludzi, żeby najpierw spróbowali tego sportu, a być może okaże się, że mają do tego jakąś smykałkę czy predyspozycję i faktycznie mogą jak najbardziej wejść w to środowisko wyczynowego sportu, ponieważ tutaj wiek tak naprawdę jest bardzo, bardzo szeroką skalą i zarówno młodsi, jak i bardziej dojrzali mogą znaleźć się w czołówce. W trzeciej stronie medalu znów o piłce. Legia i Lech grają o czołowe miejsca w tabeli PKO Ekstraklasy, a na zapleczu w pierwszej lidze trwa rywalizacja o to, by w Ekstraklasie występować. Szanse na awans ma wciąż co najmniej kilka zespołów, a są wśród nich kluby dobrze znane piłkarskim kibicom. Kluby, które w przeszłości osiągały w polskiej piłce poważne sukcesy. Zresztą państwo często do nas telefonują, prosząc o to, żeby poruszyć ten pierwszoligowy wątek. O wejściu na ostatnią prostą rozgrywek pierwszoligowych Kuba Niziński. Biorąc pod uwagę tylko trzy drużyny z sześciu, no może siedmiu, które cały czas są w grze o awans do piłkarskiej ekstraklasy, czyli Łódzki Klub Sportowy, Wisłę Kraków i Ruch Chorzów, może być to powrót wielkich piłkarskich firm. Tylko te trzy kluby w historii aż 29 razy zdobyły tytuł Mistrza Polski. I mimo, że teraz tylko walczą o powrót do elity, na każdym ich meczu przed własną publicznością na trybunach zasiadają tysiące kibiców, a pewnie byłoby ich zdecydowanie więcej, gdyby nie ograniczenia stadionowe. Po tej kolejce spotkań dwa pierwsze miejsca, które dają bezpośredni awans, zajmują Łódzki Klub Sportowy i Wisła Kraków. Łodzianie dzisiaj w meczu z Termaliką nawet prowadzili 2-0, ale ostatecznie zremisowali 2-2. Trener lidera, czyli Łódzkiego Klubu Sportowego, Kazimierz Moskal. Pierwsza połowa bardzo dobra i myślę, że tu musimy patrzeć w tym kierunku, w ten sposób dalej grać. No, mieliśmy okazję odskoczyć od rywali, przynajmniej od Ruchu i od Termaliki, ale to jest piłka, to jest sport. Musimy to przeżyć, musimy to przyjąć, ale przede wszystkim musimy wyciągnąć wnioski, bo bardzo żal tych punktów. ŁKS jest liderem i ma 5 punktów przewagi nad grupą pościgową, a drugie miejsce po kolejnej wygranej, tym razem 3-1 ze Stalą Rzeszów, zajmuje Biała Gwiazda. I nastroje przy Reymonta są zdecydowanie lepsze niż na początku sezonu, gdy wydawało się, że zapowiedzi szybkiego powrotu do ekstraklasy mogą okazać się mrzonką. Trener Radosław Sobolewski. Cieszy ogromnie reakcja zespołu po przegranej ostatniej potyczce. Udowodnili, że nie tylko słowa, bo gorzkie słowa padały po tym ostatnim meczu. Każdy był z nas zły, bardzo zły i cieszy kolejny krok, kolejny finał za nami. No i teraz czekamy na kolejny mecz. Do ekstraklasy droga jest jeszcze jednak bardzo długa. Na 7 kolejek przed końcem sezonu Wisła Kraków ma tyle samo punktów co Termalika i obie ekipy mają tylko punkt przewagi nad Ruchem. Niebiescy po bardzo dobrym początku wydaje się, że złapali zadyszkę. Ostatni raz wygrali ponad miesiąc temu, a w tej kolejce niespodziewanie przegrali na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec 0-2. Wszystko można mówić, no bo nas determinuje wynik i nas się ocenia przede wszystkim przez pryzmat wyniku. I ten wynik na pewno w tych ostatnich spotkaniach nie jest dla nas zadowalający, a jedyne pocieszenie i jakieś światełko w tunelu to jest takie, że będzie ciężko zagrać gorzej niż dzisiaj, więc to myślę, że dla nas jest plus. Mówił trener Ruchu Jarosław Skrobacz. Ruch na powrót do ekstraklasy czeka już 6 lat. Przypomnę, że w tym sezonie bezpośredni awans do ekstraklasy wywalczą dwie pierwsze drużyny. Kolejne 4 zagrają o jedno miejsce w meczach barażowych. Oprócz już wymienionych w grze o baraże są jeszcze Puszcza Niepołomice, Arka Gdynia, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Rzeszów, Chrobry Głogów, a myślę, że ostatniego słowa pewnie jeszcze nie powiedział GKS Katowice. Dla Trójki Kuba Niziński. Trzecia strona medalu. Piłkarską pierwszą ligę zamieniamy na futbolowe salony i natychmiast przenosimy się na Wyspy Brytyjskie.
take it. Kicks in! W derbach Londynu niespodzianka, gdy w 10 minucie meczu z Arsenalem Łukasz Fabiański wyciągał piłkę z siatki po raz drugi, pewnie nie spodziewał się, że spotkanie skończy się wynikiem 2-2. Ciekawa statystyka, 28% posiadania piłki u West Ham przełożyło się na 16 strzałów, 72% u Arsenalu na 11 uderzeń. Efekt: City ma już tylko 4 punkty straty do kanonierów i jeden mecz w zapasie. Są tacy, którzy mówią, że w pogoni przeszkodzi fakt, iż niebiescy mają mniej czasu na odpoczynek. Grają nadal w Lidze Mistrzów, ale trener Guardiola nie jest wcale taki pewien. Naprawdę nie wiem, bo czasami, kiedy gramy co 4 dni, przekłada się to na większe skupienie i to nam kiedyś pomagało. Fakt, że utrzymywaliśmy się w wielu rozgrywkach do końca, działało na nas dobrze. Na razie Citizens są w wyśmienitej formie, 27 bramek w ostatnich 6 spotkaniach, zwycięstwo 3-1 z Leicester. Erling Haaland zdobył 37 i 38 gola w sezonie, wyrównał tym samym osiągnięcie Mo Salah i ma chrapkę na więcej. Dla West Ham to cenne punkty, choć z perspektywy Londyńczyków pewnie mogłoby być lepiej, bo któż by się spodziewał. Here's Dongo Ouattara, onto his left foot, onto his... Yes! Dongo Ouattara! Że sąsiedzi stabili, Bournemouth pokonają Spurs. Tottenham. Tottenham zawsze musi grać o pierwszą czwórkę, aż do chwili, gdy to już nie będzie matematycznie możliwe. Deklarował niedawno nowy trener Christian Cerini, a biorąc pod uwagę, że Tottenham do czwartego United ma 4 punkty straty i rozegrał 2 mecze więcej, to matematyka jest dla Spurs coraz bardziej nieprzyjazna. A propos nowych trenerów, a raczej nowych starych. Już teraz widzę parę rzeczy, które trzeba poprawić. Po pierwsze, sprawność fizyczna potrzebna do bardziej agresywnej gry. To Frank Lampard na razie nie idzie zgodnie z planem. Porażka The Blues z Brighton 1-2. Gola strzela weteran Danny Welbeck. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. Zaraz La Liga, ale najpierw Łazienkowska 3 i Mateusz Warianka. 47 minuta i mamy remis. Mecz rozpoczyna się od nowa. Afonso Souza najlepiej zachował się w polu karnym Legii przy zamieszaniu, które wywołał Mikel Ishak, walcząc o piłkę w powietrzu z rywalami. No i z najbliższej odległości pakował futbolówkę do siatki. Także druga połowa rozpoczyna się dobrze dla kolejorza. No i miejmy nadzieję, że bardzo dobrze dla widowiska. A co na boiskach La Liga? W derbach kraju Basków Athletic Bilbao udowodnił, że nie zamierza rezygnować z gry o Ligę Konferencji Europy. Iñaki Williams mógł trafić z 5 razy, ostatecznie skończyło się na 2 golach, które wystarczyły do wygranej 2-0 z Realem Sociedad San Sebastian. Athletic jest 7 w tabeli, tuż za ostatnim miejscem dającym grę w Europie. Nowy kapitan, architektem zwycięstwa, komplementuje jego pracę El Mundo Deportivo. Katalońska gazeta rozpisuje się też o potencjalnym transferze Erlinga Haalanda do Realu Madryt. Zdaniem Tytułu, który powołuje się też na francuski magazyn telewizyjny Telefoot, Real skorzysta z klauzuli, która wynosi 200 milionów euro i wykupi Norwega z Manchesteru City, ale dopiero w 2024 roku. Tymczasem trener królewskich Carlo Ancelotti, łączony od dłuższego czasu ze stanowiskiem selekcjonera kadry Brazylii, podobno jest zainteresowany przedłużeniem kontraktu z Realem. Poinformował znany ze sprawdzonych newsów włoski dziennikarz Fabrizio Romano. Na rozmowę o przyszłości będzie jeszcze czas, ale włoski trener mocno stoi na ziemi tu i teraz. Jego humor mocno się poprawił po zwycięstwie z Chelsea 2-0 w pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów w środku tygodnia, a taki sam wynik Real powtórzył też wczoraj z Cadizem. Rezultat spotkania ustalił Marco Asensio. To jego 7 gol od początku lutego dla Los Blancos. Nic dziwnego, że Carlo Ancelotti docenia postawę pomocnika, który nie znalazł uznania w oczach nowego selekcjonera La Furia Roja, Luisa de la Fuente, i nie zagrał w niedawnych meczach eliminacji Mistrzostw Europy z Norwegią i Szkocją. Postawę Asensio komplementował za to włoski trener Realu. Wydaje mi się, że Marco wrócił do poziomu, który prezentował w zeszłym roku. Był moment, że notował pewien zjazd formy, ale teraz gra jak w najlepszych chwilach w zeszłym sezonie. Cały czas pokazuje dużą determinację, potrafi zrobić różnicę, a jego gole i asysty są nieocenione. Real w tej kolejce odrobił trochę straty do Barcelony, która od pucharowej porażki w El Clasico ma problemy. Robert Lewandowski znowu bez gola. Po remisie u siebie z Gironą dziś też skończyło się 0-0 z Getafe. Katalończycy na 9 kolejek przed końcem mają 11 punktów przewagi nad drugim Realem. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. To przenosimy się nieco na wschód. Włochy, Serie A i ulubiony podkład realizujący jej audycję Agnieszki, Łukasiewicz.
incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Lider Napoli w meczu z walczącą o życie Weroną wystawił aż 5 dublerów i gra się oczywiście nie kleiła. Dopiero w drugiej połowie na boisku kolejno pojawili się Zieliński, Lobotka, Kvaratskhelia i Osimhen. Neapolitańczycy przyspieszyli, stworzyli kilka świetnych okazji, ale do bramki Werony nie trafili. Zieliński grał słabo, za to znakomicie Dawidowicz. Jeszcze gorzej powiodło się Interowi w meczu z Moncą. Scenariusz był ten sam, ale Inter zagrał fatalnie, a na dodatek pod koniec Caldirola głową zdobył bramkę meczu. Trener Inzaghi był niepocieszony. Drużyna zagrała dobrze w pierwszej połowie, ale bramki nie zdobyliśmy. Wkradła się nerwowość i pogubiliśmy się. Stąd porażka. Wynik, z którym naprawdę nie można się pogodzić. Jesteśmy rozczarowani i wściekli. Ten wynik utrudnia nam sytuację w krajowej rywalizacji. Dzisiejsza Gazeta dello Sport oceniła Inter na 4,5, czyli beznadziejnie. Sportowy dziennik zatytułował na pierwszej stronie: Inter wyrzuca przez okno 60 milionów euro. Chodzi o to, że Mediolańczycy naprawdę mogą w przyszłym sezonie nie zagrać w Lidze Mistrzów. Są dopiero na 5. miejscu w tabeli. Nie spisał się też Milan, zaledwie zremisował z Bolonią 1-1, jest na 4. miejscu. Jeśli Trybunał Włoskiego Komitetu Olimpijskiego zredukuje karę 15 punktów nałożoną na Juventus, po raz pierwszy od niepamiętnych czasów żadna z mediolańskich ekip nie zagra w Lidze Mistrzów. Lazio rozbiło wczoraj Specję 3-0, jest wiceliderem i ma 8 punktów przewagi nad 4. Milanem, czyli raczej na pewno w europejskiej ekstraklasie zagra. Trzecia Roma dziś wieczorem zmierzy się w Rzymie z Sassuolo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I ostatnia lewa lig europejskich, jesteśmy w Bundeslidze. W niemieckiej Bundeslidze Bayern Monachium i Borussia Dortmund znów zgodnie. Jak wygrywają, to razem. Jak odpadają z pucharu, też razem. Jak gubią punkty, to jednego dnia. Bayern po dotkliwej porażce z Manchesterem City w Lidze Mistrzów podejmował będące w świetnej formie Hoffenheim. Bawarczycy prowadzili po golu Benjamin Pavarda, ale nie dowieźli wyniku do końca. Wyrównał Andrej Kramaric i skończyło się remisem 1-1. Jeśli grasz dla Bayernu, musisz być gotowy do gry co 3 dni. Po to tutaj jesteś. To, co pokazaliśmy, jest po prostu niedopuszczalne. Grzmiał po meczu Matthijs de Ligt. Nastroje w Bayernie dalekie od pozytywnych. Niedawno zmienił się trener. Thomas Tuchel dopiero co zapowiadał, że chce zdobyć 3 trofea, a 2 już praktycznie przegrał. Bayern odpadł z Pucharu Niemiec, a w środę pożegna się z Ligą Mistrzów. No, chyba że odrobi 3-bramkową stratę w meczu z Manchesterem City. Sytuacja w lidze też wymarzona nie jest, bo to tylko 2 punkty przewagi nad Borussią Dortmund. Nie ma co się dziwić, że nerwy puszczają. Po meczu w Manchesterze Sadio Mané miał uderzyć kolegę z drużyny, Leroya Sané. Dostał olbrzymią karę finansową i nie zagrał we wczorajszym meczu z Hoffenheim. Remis mógł kosztować Bayern utratę pozycji samodzielnego lidera. Jednak Borussia też zgubiła punkty. Dortmundczycy prowadzili już w Stuttgarcie 2-0 i mimo że gospodarze grali w dziesiątkę, doprowadzili do wyrównania. Jeszcze w doliczonym czasie gry gol Giovanniego Reiny i po chwili znów wyrównujące trafienie Silasa. W Stuttgarcie remis 3-3. Strzelec jednego z goli, Sebastian Aller, nie krył rozczarowania. To był wypadek przy pracy. Zmarnowaliśmy znakomitą okazję, by zrównać się w tabeli z Bayernem. Tak się jednak nie stało i to tylko nasza wina. Bayern wciąż ma 2 punkty przewagi nad Borussią. O Ligę Mistrzów dzielnie walczy RB Lipsk. Byki pokonały Augsburg 3-2. Ostatnie miejsce w tabeli opuściło Schalke. Drużyna z Gelsenkirchen pokonała berlińską Hertę 5-2, a wynik pięknym strzałem lewą nogą z rzutu wolnego ustalił Marcin Kamiński. Teraz to Hertha zamyka tabelę. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. To wiemy co w Bundeslidze, a co w meczu Legii z Lechem. Halo Mateusz Warianka.
56. minuta spotkania, mamy cały czas remis 1-1. Przypomnę, w 13. minucie na prowadzenie Legię wyprowadził Tomas Pekhart, a tuż po rozpoczęciu drugiej części spotkania wyrównał Afonso Souza. I też trzeba obiektywnie powiedzieć, że ta druga część spotkania jest zdecydowanie lepsza w wykonaniu Lecha. To Kolejusz stwarza sobie teraz zdecydowanie więcej sytuacji. Legia gra swoje. Od czasu do czasu też robi wypady pod bramkę Filipa Bednarka, także robi nam się tutaj coraz ciekawsze wydarzenie. No a im bliżej końca meczu, im dłużej wynik będzie nierozstrzygnięty, to pewnie tych emocji będzie coraz więcej. I to tyle na dziś Trójkowi Kibice. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Robert Grzędowski, słyszany przed chwilą ze stadionu Legii Mateusz Warianka i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Sponsorem audycji był PKO Bank Polski.